Moim zadaniem jest zdobyć stack, czyli 64 dzwony. Ale żeby challenge był trudniejszy, nie mogę zbierać żadnych surowców poza wioską. Oprócz tego przespać noc mogę też tylko w wiosce oraz mogę się poruszać tylko na północ i południe, nie wykraczając za X, minus 1000 i 1000. Challenge okazał się dużo trudniejszy i dużo bardziej wymagający niż sądziłem. Więc zapraszam do filmu. Pierwszym moim celem było oczywiście znalezienie wioski, ale nie po to, żeby zdobyć dzwon, ale po to, żeby zdobyć jakiekolwiek podstawowe surowce czy też jedzenie, które było mi niesamowicie potrzebne do tego, żeby mi się nie skończył sprint. Na moje szczęście, pierwszą wioskę znalazłem bardzo szybko. O, jest i wioska. Jesteśmy w naszej pierwszej wiosce. Kliknijmy od razu sobie łóżko. Przejmę się jakiś spawn przynajmniej. Zbierzmy sobie trochę drewna. Od razu jak tu jesteśmy. W sumie mógłbym już z tego zrobić siekierę i zbierać to drewno 3 razy szybciej. Zróbmy to. Sorry wieśniak, że ci rozwalam chatę, ale potrzeby wzywają. Oj, poszedł sobie. Dobra, idźmy poszukać jeszcze najpierw innych mnie. O! Dzwony! I to dwa! Mamy dwa dzwony. Mamy tu jeszcze skrzyneczek, czyli są jakieś skrzyneczki dla nas. Ukrywane. Nie. Trochę mamy mało hay bale'i i to mnie trochę przeraża. Zbierzmy sobie to. Zasadzimy im z powrotem, żeby nie być niemiłymi. Oddamy mu w ogóle to wszystko. Właśnie, jeszcze jakiś golem by się przydał. O, jest tam golem, dobra. Zajmiemy się nim zaraz. I tu powinna być skrzynka w tym domku. Jest i skrzynka. I mamy, dobra, mamy dużo jedzenia z tej skrzynki. I chodźmy załatwić golema. Golem, golem. Dobra, siup. O, goni mnie skubany. Dobra, chodźmy tu. 3 czy 4? Chyba 4. Czy nie 4? Nie 4. O, nie mogę go trafić. Ojej, ale mi słabo idzie. O, udało się, dobra. Ile żelaza mamy? 5 żelaza. Po skraftowaniu potrzebnych rzeczy oraz zebraniu wszystkiego, co mogłoby się przydać w wiosce, przespałem noc oraz wyruszyłem w dalszą podróż szukania nowych wiosek. I szczęście mi bardzo sprzyjało. Mamy wioskę, już widzę ją. Tam jest jeszcze jedna wioska, ty. Ale tu jest wiosek dużo. Lećmy tam, najpierw do tamtej. Może jeszcze się zmieścimy w niej. Bo ona już jest daleko. Ona już trochę jest daleko. Tu jeszcze się rozglądam, tak. Odchodzę trochę bardziej do tyłu, żeby zobaczyć, czy nie ma tutaj. O, dobra, i tak na tej górze. Oła. Wszystko zobaczę. Z tej góry. Jest wioska, mamy. Uuu, jest dużo jedzenia. Masz. Dzięki, czy mi pokazujesz? Masz. Żeby mieć respawn point w razie czego. I znowu dwa dzwony mamy. Nie no, te same bogate wioski trafiamy. Oszczędziło mi to już znajdowania dwóch innych wiosek, więc to jest jakby całkiem dużo. O! Dobra, ile żelaza dostaliśmy? 3, no to najgorzej możliwie, ale to nie szkodzi. Nie no, muszę wam powiedzieć, że nie jest źle, mamy 4 już dzwony. O, jest i kolejna wioska. A 4 dzwony to już jest naprawdę, to już jest dużo. To już jest sporo. To jest dopiero drugi dzień, a mamy już 4 dzwony. Jakby 4 wioski odhaczone, tylko że nie byliśmy w 4 wioskach, tylko że w 2. My mieliśmy takie szczęście, że dużo tych dzwonów się trafiało w tych wioskach. Ciekawe, czy są wioski, które mają jeszcze więcej dzwonów niż 2. Jak ktoś wie, zna odpowiedź na to pytanie, może odpowiedzieć w komentarzu, bo ja w sumie osobiście nie wiem. Nie wykluczam, że dowiemy się w tym odcinku, ale też możliwe, że się nie dowiemy, więc napiszcie. To macie piec hutniczy. Nie chcę piec hutniczy. Tutaj jest kolejny piec hutniczy. Dobra, ale gdzie macie dzwony, dzwony? Moje ukochane dzwony. O, tu jest jakiś domek, który może być aha. I wchodzi się do niego od drugiej strony. O! Emeraldy! Ło! Mam 6 emeraldów. I dużo jedzenia. I ziemniaka.
Mam wrażenie, że przebiegając tak przez wszystkie wioski, to można naprawdę zdobyć sobie jedzenie w Minecrafcie na bardzo długi czas. Wow! Ej, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nie kojarzę, żebym kiedykolwiek widział taki domek. Zbierzmy te biblioteczki. Dlaczego zbieramy biblioteczki? Nie wiem. Bardziej przyzwyczajenie z Minecrafta, jak się normalnie gra, to zawsze zbieram biblioteczki. O nie, tu jest tylko jeden dzwon. Taka olbrzymia wioska, jest tylko jeden dzwon. Upewnijmy się, że idziemy w dobrym kierunku. Tak, idziemy na północ, biegniemy dalej. W poszukiwaniu dzwonów. Kiedy opuściłem tą wioskę, nie mogłem znaleźć żadnej nowej przez bardzo długi czas. Jednak dzięki temu wpadłem na genialny pomysł, który później ostatecznie zaoszczędził mi dużo czasu, a mianowicie zamiast iść cały czas prosto, zacząłem skręcać raz w prawo, raz w lewo. Dzięki temu znajdowałem dużo więcej wiosek, niż kiedy szedłem cały czas prosto. Jednak zanim udało mi się znaleźć pierwszą wioskę tym sposobem, najpierw nastała noc. No, nie jest dobrze, mam pochodnie? Mam pochodnie. Dobra, chodźmy z pochodnią. Mamy dżunglę, w dżunglę pewnie nie znajdziemy. W ogóle przestałem się rozglądać za wioskami, to mnie zastanawia. Nie powinienem tak robić, ale trochę ze strachu. Trochę zrobiłem to ze strachu, bo w nocy możemy zginąć. A jak zginiemy, to się cofniemy do ostatniej wioski i stracimy wszystkie rzeczy, zwłaszcza nasze 5 dzwonów. Oj, nie chciałbym stracić wszystkiego, bo jak zginę, to jest koniec. To jest może nie koniec challenge'u, bo challenge dalej będzie prowadzony, tylko że no, stracimy nasze 5 dzwonów. A jak widać, 5 dzwonów to nie jest byle co. Jakie teraz? Jesteśmy na 4200 teraz. Ups. O ja, prawie zginąłem, chciałem skoczyć na bambus. O ja, dobra, dobra, jedzmy. Dobrze, obok mam tarczę, w razie czego trzeba zeskrolować na tarczę i się obronić przed jakimiś mobami. Ja się bardziej w bok ruszam. O nie, szkielet, ała. O. Dobra. Nasz pierwszy potwór pokonany, oddaj mi moją pochodnię. Pochodnie nam są potrzebne. Dzięki nim jeszcze widzę, gdzie idę mniej więcej. Nie! Idź stąd. Ło, ile was się zrobiło tutaj? Ło matko, dobra, szybko. Trzeba uciekać. I to prędko. Au. Nie, pochodnia. Nie. Ała. Dobrze, bij go. Jo, ciesz, ale spadłem. Jo, nie przewidziałem tego. Nie, proszę, nie mogę zginąć, Dobra, uspokoiło się w miarę. Nie widzę na razie żadnych mobów. To życie mi się regeneruje, jest dobrze. Najgorsze są góry, bo jak wchodzę pod górę, to moby mają czas, żeby mnie dogonić na tej górze. Już nie wspomnę o szkieletach, które po prostu mogą mnie do mnie strzelać wtedy. Weźmy sobie w ogóle, przeróbmy sobie to drewno i będziemy mieć czym się podbijać do góry. Myślę, że to jest dobry pomysł. Motykę sobie balmy, żebyśmy mogli z ręką iść. No i to jest od razu lepiej. Wyjdźmy z tego lasu, może jakaś polana będzie tutaj. Bo ja za bardzo idę do przodu, a za bardzo na boki, myślę. Bo myślę, że idąc na boki, mógłbym znaleźć dużo więcej wiosek. A tak szedłem po prostu prostą linią w nieskończoność. Ja po prostu dużo wiosek. O, już się coś tam świeciło. Widzicie? Mówiłem. Muszę bardziej chodzić na boki. Bardziej na boki niż do przodu, bo pomijam wioski po prostu. 2 dzwony są! No, mamy szczęście. Najpierw rzecz, o której zapomniałem. Dobra. 1. Drugi. Teraz golem. Dzięki mojej taktyce znajdowałem praktycznie wioskę za wioską. Jedna po drugiej. W bardzo krótkim czasie zdobyłem bardzo dużo dzwonów oraz bardzo dużo innych surowców, między innymi dzięki golemom, które były w wioskach lub innym dodatkowym skrzynkom. Jednak co najgorsze, po czasie stałem się bardzo, bardzo pewny siebie, co było dużym błędem.
13 dzwonów. To jest bogactwo. To jest bogactwo. Dzwony to jest najlepszy przedmiot w tej grze. Zresztą możecie napisać, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w Minecrafcie. Nie jestem w sumie ciekawa odpowiedzi. Napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w Minecrafcie. Jeżeli doszliście do tej pory w odcinku, możecie dać lajka. Zobaczymy, ile będziemy mieć lajków. Zobaczymy, jak dużo osób doszło do tego momentu w odcinku. Jestem sam ciekawy. I mamy kolejną wioskę. Dobra. Nie no. Póki śpimy w nocy jest lajtowo. Gorzej, jak nie możemy znaleźć wioski przez noc. To wtedy są kłopoty. Jeszcze w dżungli to już w ogóle. A, bo jeszcze spać nie można. Dobra, znaleźmy dzwony. O! Będą dwa. Będą dwa. Mamy dwa dzwony. Let's go! Dawaj to. O, to było niemądre. Za blisko byłem. Chodź tu. Dobra, mamy to. Myślę, że mamy tyle żelaza. Mamy 13 żelaza. Myślę, że możemy sobie zrobić żelazne narzędzia już. Pach, nie potrzebujecie już. Pach, ciebie też nie potrzebuję. Teraz dzwony. 15. I 16. Mamy 1/4 dzwonów, którą potrzebujemy. 1/4 to już jest dużo. O matko, ale tu wieśniaków dużo. Jabłka! Chleby! Emeraldy! Dobra. I do boju! Idziemy dalej. Myślę, że teraz możemy definitywnie i ostatecznie skręcić na lewo. Tam na tą górę, bo z góry będzie więcej widać. Wyspaliśmy się. Mamy 16 dzwonów. Życie jest piękne. I do przodu. Gdzie jest nasze drewno? Jest, nasze deski są. Bo tutaj coś potrzebuje. Myślę, że będę potrzebował się troszeczkę się podbudować. Nie ma się co męczyć parkurem. Nasze zadanie jest trudne i czasochłonne. Więc musimy je jak najbardziej skrócić. Jak to tylko możliwe. Dobra, czy z góry będzie coś widać? O, chyba nic nie widać z góry. Nie, nie ma nic. Pójdźmy bardziej na lewą stronę, bo z lewej strony już dawno mnie nie było w sumie. I z lewej strony może być dużo ciekawych ciekawostek, tak samo jak było przedtem z prawej strony. O ja! Dobra. Nie! O, to jest bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze. Chciałem zrobić super rzecz i mi nie wyszło. To w tą stronę idziemy, tam jest to, w tą stronę idziemy. O, jest bardzo źle, jest bardzo źle. Musimy tam pobiec. I musimy zebrać trochę jedzenia. Trochę jedzenia potrzebujemy na drogę. Na czanka, które się nie renderują, nie powinno być problemu. Dobrze, że wyrzuciłem te narzędzia, teraz sobie myślę. Teraz chociaż trochę, żeby mieć crafting. Żeby zebrać trochę tego jedzenia. To jest bardzo źle. O, był taki chillajcik. Chillaucik taki był. Aż mi się język zaczął plątać. Zdenerwowałem, 16 dzwonów. To było 16 dzwonów. No ale na szczęście ja się budowałem deskami, więc na spokojnie powinienem znaleźć. Nawet widzę stąd już. Stąd już widzę. Pamiętam dokładnie, gdzie szedłem. Trzeba tylko tam szybko dobiec. Nie było dużo wody po drodze, więc możemy tak przejść. Myślałem, że sobie dam radę. Że kliknę tam, a ja nie kliknąłem, za słaby jestem. Ale strollowałem. Ajajaj. Oj, teraz to się zacząłem stresować. Bo to było 16 dzwonów, to była 1/4 tego, co potrzebowaliśmy. To już było naprawdę mnóstwo. To było naprawdę bardzo dużo dzwonów już. A teraz wziąłem i spadłem, i zginąłem, i potencjalnie mogłem wszystko stracić. Bo to może zniknąć. Trzeba jak najszybciej. Dobra, będziemy iść tędy. Tu byłem, tu zeskoczyłem z brzozy, pamiętam to, pamiętam. I zacząłem się budować do góry. W sumie jest dobrze, że zacząłem się budować, bo wtedy jest łatwiej skakać dzięki temu. O ja, gdzie jest? Ty, gdzie są moje deski? Dobra, idźmy tędy. Na spokojnie. O, tu są moje deski, okej, tędy szedłem. Trzeba iść dokładnie tędy, którędy szedłem.
żeby znaleźć to dokładne miejsce, z którym spadłem. Właśnie spadłem, to jest złe określenie. Skoczyłem. Jakby mówmy jak było. Skoczyłem tam sam, specjalnie, z własnej woli nieprzymuszonej. Matko, ale to było głupie. Ale to było głupie. I teraz mogę wszystko stracić. Dobra, teraz musimy iść dużo na lewo. Dużo na lewo. Tutaj niby trochę na prawo. Ale tak naprawdę na lewo musimy iść. Tu jeszcze nie, tu jeszcze szedłem, patrzyłem sobie jeszcze, czy nic nie ma. Tu patrzyłem, nic nie ma i skręciłem tutaj. Tak mi się wydaje, że tu skręciłem już. I tu szedłem na lewo. I to było tak, że zaskoczyłem gdzieś... Nie. Gdzieś tu? To było gdzieś tu. To wygląda, jakby to mogło gdzieś tu. F3G sobie włączmy. Nie, F3 nie G, tylko H. Nie, nie F3H. F3B. Są rzeczy. Tu skoczyłem. Dobra, jest, mamy to. Matko, to było takie zejście na spokojnie, a ja wziąłem i skoczyłem jak głupi. Dobra, tu już nie ma zejścia, ała. O, tam jest dużo mobów. Tak, ktoś nie wiedział, to po F3B możecie sobie włączyć hitboxy w Minecrafcie. Jakby ktoś nie wiedział. Myślę, że większość osób wiedziała. Ale może były jakieś osoby, które nie wiedziały. Dobra. Czy mamy dzwony? Nie, nie mamy dzwonów jeszcze nasz. Jest, dzwony! Dobra, najważniejsze mamy już. Mamy dzwony, jesteśmy bezpieczni. Ale zbierzmy wszystko. Już coś było? Mamy narzędzia, mamy dzwony, mamy naszą mapę. Mamy chyba wszystko, co najważniejsze, myślę. Po tym, jak odzyskałem sobie wszystkie itemy razem z dzwonami, zacząłem biegać i szukać dalej dzwonów. Ale tym razem byłem naprawdę bardzo ostrożny. Ała. Ała. No, może poza tym jednym razem. Ale poza tym byłem bardzo ostrożny. No i zbierałem dużo dzwonów, aż doszedłem do pewnej wioski, która przeszła moje wszelkie oczekiwania. No nie ukrywa się, miałem rację jednak. Już w wątpliwość wchodziłem, już myślałem, że może się nie znam jednak na tych wioskach, nie wiem jak one działają. A tu proszę, jaka wioska elegancka, stoi. Stoi i tylko czeka, aż zabiorę im dzwony. Tam są dwa? Nie, to nie... Tak, to są dzwony, patrzcie, nawet są tylko te kreski, ale dzwonu nie widać. To jest ciekawe w sumie. Ło! Co jest? Cztery dzwony! Ja! Mogą być w wioskach cztery dzwony. Jeden. Ja! Ile dzwonów mogło uciec? Dwa. Trzy. Cztery. Ja cię kręcę, ja nawet nie miałem pojęcia. Ty, to skoro może być 4, to może być i 6 pewnie. Ja cię kręcę, ale fart. Tak bardziej wyrównajmy tu, bo zauważyłem, że jesteśmy na 700. Tak wyrównajmy troszeczkę bardziej tu, na lewo. W sumie moglibyśmy tutaj łódką popłynąć po tym, nie? Po lodzie. I szybko byśmy wtedy przeszli do przodu. Róbmy to, to będzie śmieszne. Ale jadę. O nie! Wpadłem do wody. Dobra, przepłyniemy tutaj. Ja cię kręcę, mamy 27 dzwonów, to już prawie połowa. Dobra, chodźmy dalej. Jakie kordy mamy? Prawie już 12 tysięcy. Przez to, że jak to nagrywałem przez dłuższą część, teraz nic zbytnio się nie działo, a zdobywałem bardzo dużo dzwonów, zrobię wam ten emocjonujący montaż ze zdobywania dzwonów. Po tym epickim montażu, jak już zdobyliśmy 34 dzwony,
Znalazłem najrzadszą wioskę w grze. Jest i kolejna wioska. Ty. To nie jest wioska. Zombie wieśniaki i to w dzień. A mały dzwon. Matko, ich jest tu dużo. Konia chcą mi zabić. Dobra. Na razie ściągnę z ciebie siodło. Ło! Ty no, normalnie wioska zombie, ale jest dzwon. Bierzemy dzwon. Nie, się tym nie przejmujemy. To siekiera. To jest. Ty, a tu nie było jakiegoś potężnego lutu zawsze w tych wioskach? Ty, aż lutuję te domki, bo tu mi się wydaje, że tu zawsze był jakiś mocny lut w tych wioskach. Czy mi się wydaje? W sumie nie wiem. Ała! Emeraldy wygląda w sumie tak samo. Ale zlutujmy do końca już. Jak już klikamy to i łóżko se klikniemy może, choć nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Chyba tam nie ma. Ała. Ale dużo HP straciłem. Ała. Jeden i dwa. 52 dokładnie. Jeszcze tylko 12 dzwonów. Ja tu nie. A ja niedawno już nie klikałem łóżka, tak bardzo, bardzo dawno. I bym w życiu, że nie znalazł tego miejsca, zacznijmy od tego. Trzeba kordy częściej sprawdzać. Minus 26 tysięcy i 50. Dostał nam jeden dzwon. 63 dzwony mamy. I prawie zginę. Prawie zginąłem. Ale weźmy sobie konika. Bo ile już się śpieszę, żeby skończyć ten challenge, bo braknie mi jednego dzwona. To jest tak blisko już. Jesteśmy tak blisko, że ja już nie mam czasu na spanie. Ile można spajać konia? Już bym znalazł 7 wiosek. Jest! Mamy go! A, pająk! Biegniemy! O, siodło! Oj! Pająk nawet nie może mnie dosięgnąć. Dobra, aż włączymy nawet to. Jedna wioska, jedna wioska tylko. No nie! Nie widzę nic. Jeszcze włączyłem F6. O, creeper! Nie, pająk! Nie! Prawie zginąłem. Przez konia! I przez F5. W sumie chyba bardziej przez F5. Myślę, że bardziej przez F5. Nie klikam tego F5 już więcej. Ja po prostu jadę. Jadę przed siebie. Aż znajdę wioskę. Prawie zginąłem. I to prawie było bardzo blisko. Ile jest tych rzek po drodze? O, przepchnąłem go.
Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. W lesie to nie jest najlepszy pomysł jazda na koniu. W nocy zwłaszcza. Nie! Jedź! Jedź! Dajcie mi tą jedną wioskę. Jedna, jedyna wioska. Prawie zginąłem teraz, bo bardzo blisko bym zginął i bym przegrał. Jedź, 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 jedź. Chodź. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Tak mało zostało. Jesteśmy tak blisko sukcesu. Dawaj, Eustachy numer 5. Nie mamy kratek? 32500. Czarny las też nie jest najprzyjemniejszy do jazdy konno. Dawaj, jedna, jedyna wioska. I z dzwonem. Wiadomo, z dzwonem, bo ostatnio była bez dzwonu. No, Eustachy, zostawiam cię, bo to nie ma czasu. Tyle tutaj rzek, że to się nie da podróżować konno. O nie, creeper. Po co ja go uderzyłem? Oj, oj, oj. Mogę wziąć tego konia jednak. Eustachego, piątego. Dobra, 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 dobra. Jest bezpiecznie, jest dobrze. Jest stabilnie. Jest stabilnie. Myślę, że znalazłem tu wioskę 7 razy już, gdy pobiegł tak jak przedtem biegałem, czyli prawo, lewo, prawo, lewo. Ale uznałem, że nie, jak pójdę prosto, szybciej znajdę przecież. Tam się to świeci. To jest wioska. Proszę bardzo, mamy wioskę. Teraz tylko nie zginąć i do niej dojść. Tylko nie zginąć i do niej dojść. Nasza ostatnia wioska. Mam nadzieję, że ostatnia. Nie, ała, szkielet. Nie strzelaj do mnie teraz. Kiedy jestem tak blisko sukcesu. Tam był dzwon? Nie, to... To nie, ja już wszędzie widzę dzwony. Wszędzie widzę dzwony, nie. Ale widzę też szkieleta. Dobra, 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 dobra. Jesteśmy tak blisko. Został nam jeszcze jeden ostatni chlebek. Daj to pochodnie, moja pochodnia. Wilk. Myślałem, że mnie atakuje już. Dobra. Jeden dzwon. Jeden dzwon. Jeden. Słyszałem golema. Jest dzwon. Nasz ostatni dzwon. Ostatni dzwon. Proszę państwa. Panie i panowie, ostatni dzwon. Tak, udało się. Stak dzwonów mamy. Stak dzwonów. Udało się. To jest stak dzwonów. Jesteśmy bogaci. Nareszcie. O, co jest? Dzwony. Udało się. Ja się kręcę. Mamy cały stak dzwonów. Zdobyliśmy stak dzwonów. Ja się kręcę. I to jeszcze przy takich zasadach, jakie mieliśmy. O ja. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli macie jeszcze pomysły na jakieś challenge tego typu, ja chętnie tak zrobię, bo bawiłem się świetnie. Mam nadzieję, że wy również. Zapraszam was do lajkowania. Jeżeli ktoś obejrzy do końca ten film, można pisać dzwon X64. Tak, dzwon X64. Jak ktoś obejrzał do końca ten odcinek, pisze dzwon X64. A teraz żegnam się z wami, życzę wam miłego i pa pa.